Cześć widzowie, witam w kolejnym odcinku z cyklu Cyna i Ołów. Czy też bardziej dzisiaj powinienem powiedzieć cyna i mosiąc, albo cyna mosiąc i ołów. E, chciałem dzisiaj powiedzieć trzy słowa o procesie zwanym odpuszczaniem musek, czyli czy inaczej zwanym wyżarzaniem musek. To jest proces, e, który jest, należy do procesów metalurgicznych, który polega na kontrolowanym nagrzaniu gotowego wyrobu. E, wykonanego z, w tym przypadku z mosiądzu, e, który ma za zadanie uplastycznić, czyli zmniejszyć w dużym skrócie podatność na pęknięcia e, takiego przedmiotu. W naszym przypadku oczywiście najbliższy memu sercu element, który mogę sobie wyobrazić, to są oczywiście łuski. Natomiast naturalnie proces wyżarzania nie jest stosowany wyłącznie e, do militariów. Jest stosowany w, w rozlicznych yy, różnych działach produkcji, gdzie są używane metale. Z tym, że dla stali wyżarzanie działa nieco inaczej niż dla metali kolorowych, ale my dzisiaj skupimy się na mosiądzu. Yy, powiem dwa słowa o tym, yy, po co w ogóle to robić i yy, jak można taki efekt osiągnąć. Otóż Łuska, kiedy ona wychodzi z fabryki, czy to w postaci pustej łuski, która służy następnie do pierwotnej elaboracji takiego naboju, czy też w przypadku łuski, która została już użyta do elaboracji gotowego naboju, ona jakby ma już właściwe parametry dotyczące twardości czy też plastyczności tego, tego stopu, z którego została zrobiona czyli stopu cynku i miedzi. Natomiast wraz z używaniem jej, czyli jeżeli łuska zostanie odstrzelona, no to dzieją się z nią dwie rzeczy. Po pierwsze, następuje tak zwany fire forming, czyli łuska po prostu dopasowuje się kształtem do komory, w której została odstrzelona. To jest temat, generalnie zagadnienie, bardzo szerokie. Kolegom, którzy oglądają, mają doświadczenie z elaboracją amunicji karabinowej, na pewno wiele ten temat powie. W każdym razie, w pewnym sensie jest to dla nas zjawisko korzystne, ponieważ taka uformowana ogniowo, czy uformowana w, cz w czasie strzału. Łuska, kiedy umiejętnie ją ponownie za zaelaborujemy, po prostu będzie nam w komorze mniej pracowała, czyli to rozszerzenie się tej łuski przy, przy kolejnym strzale, przy jej kolejnym użyciu, będzie nieco mniejsze. W związku z czym ta łuska po prostu będzie nam mo mogła dłużej służyć. To w przypadku jakichś bardziej egzotycznych kalibrów, oczywiście, nie jest bez znaczenia. Natomiast oprócz tego, że łuska mechanicznie dopasowuje się do kształtu komory, występuje jeszcze drugie zjawisko, i to zjawisko jest dla nas tym razem niekorzystne. A mianowicie, metale takie jak, cy, jak miedź czy stopy miedzi, w tym przypadku mosiąc, w wyniku pracy, którą wykonują. E, czyli, czyli w wyniku e, po prostu strzału, który, który powoduje impulsowe, gwałtowne, e, jakby rozbicie tej łuski o krawędzie komory, o, o, o ścianki komory nabojowej, e, powoduje niekorzystne zjawisko, którym jest utwardzenie się takiego stopu e, do tego stopnia, że taka łuska po kilku strzałach jeżeli nie zostanie w, w odpowiedni sposób przygotowana, może po prostu zacząć pękać. Remedium na, na ten proces jest wyżarzanie łusek. I wyżarzanie łusek, z angielskiego annealing to się nazywa, e, czyli zwane również odpuszczaniem. E, można przeprowadzić na kilka sposobów. Oczywiście najprostszym sposobem będzie zrobienie tego w ten sposób. Robiłem to, co prawda, lewą ręką, więc to jest bardziej demo niż gotowy produkt. Natomiast e, ci z was, którzy kupowali gotową amunicję, w szczególności w GGG jest to chyba najbardziej widoczne. Ja pierwszy raz, jak jeszcze nie wiedziałem o co chodzi, zaatakowałem taką amunicję. To na filmie może być dosyć słabo widać, ale w każdym razie zobaczycie, że łuska, powiedzmy tak, gdzieś nieco więcej niż od połowy wzwyż. E, ma Nabiera takiego, e, takiego niebieskawo-fioletowego, bardziej niebieskawo, jak jest fioletowawy, to już jest y, może być nieco przegrzana. Natomiast y, nabiera takiego fioletowawo-niebieskiego nalotu. I ten nalot, nie mniej, nie więcej, tylko to jest właśnie efekt wyżarzania górnej części łuski, po to, żeby ta część y, tutaj od, y, od jej ramion, od, od szyjki, od, od tego miejsca, gdzie ona zwęż, się zwęża. I jak to się mówi, head headspaceuje się w komorze, czyli zapiera się o komorę w tym miejscu, właśnie po to, żeby ona w tym miejscu była bardziej plastyczna. Żeby, żeby, każdy, żeby strzał po prostu nie powodował jej pękania, producenci oczywiście robią to fabrycznie, robią to w kontrolowany sposób, mając do tego odpowiednie urządzenia. Możecie to zrobić nad zwykłym palnikiem gazowym czy lutownicą gazową. Ważne jest, żeby tych łusek w tym procesie nie przegrzewać. E, takim wskaźnikiem, który e, powinniście brać pod uwagę przy robieniu tego, jeżeli robicie to za pomocą gazu, e, jest kolor płomienia. Jeżeli płomień zacznie zmieniać e, barwę z niebieskiej, jeżeli używacie takiego gazu na taką czerwono-pomarańczową, oznacza to, że już grzejecie za bardzo i właściwie takie łuski już nie powinniście ponownie użyć. Dlatego ja tej łuski oczywiście nie użyję, dlatego że robię to. Tak, jak mówię, tutaj w taki sposób, tylko żeby zrobić taką zajawkę. Natomiast. No generalnie łuska powinna zostać wyżarzona tak, żeby powstał na niej ten, ten delikatny, błękitnawy nalot. Natomiast ona nie może, a już na pewno nie może się świecić, nie może zostać rozgrzana do czerwoności, bo po prostu to nie miałoby żadnego sensu, ponieważ taki stop mosiądzu zostaje silnie, jego struktura jest uszkodzona i on może być paradoksalnie jeszcze bardziej podatny napękanie. No ale to jest metoda powiedzmy, o to już nam ostygło. Ciekawe czy mi wypali dziurę w stole? Nie, nie wypali. E, także tak wygląda wyżarzanie łusek m, za pomocą metod, nazwijmy to, ogniowych. Ale jako, że ja lubię sobie zawsze zrobić coś pod prąd y, i niekoniecznie tak jak to robią wszyscy. Y, widzieliście być może, są chyba w internecie, jest nawet polski film, który pokazuje użycie urządzenia do do indukcyjnego wyżarzania łusek. To jest proces, który opiera się na przepływie prądu wysokiej częstotliwości przez cewkę roboczą, która powoduje nagrzewanie się w wyniku działania prądów wirowych takiego przedmiotu, który zostanie umieszczony w polu tej cewki. I teraz zależnie od tego, czy jest to przedmiot magnetyczny, czy nie, Stal oczywiście dużo łatwiej jest w ten sposób nagrzać i wymaga to mniejszych energii. No, niestety, jak się okazało również w moich doświadczeniach, indukcyjne grzanie mosiądzu to nie jest taka prosta sprawa, ponieważ trzeba się tutaj posługiwać dosyć znacznymi mocami. Ja wykonałem sobie taki układ bardzo dawno temu, zresztą, już. To jest generator tak zwany ZVS. On do dzisiaj, pomimo upływu 12 lat, nie doczekał się płytki drukowanej, tylko jest na kawałku uniwersalnego laminatu, ale służy mi tak dzielnie, że podejrzewam, że on w tej formie zostanie już na zawsze. Jeżeli ktoś by zainteresowany z was był zrobieniem sobie takiego generatora, który składa się naprawdę z dosłownie kilku elementów, jest niezwykle skutecznym urządzeniem do generowania prądu wysokiej częstotliwości, czy do wytwarzania wysokich napięć, czy do zastosowań indukcyjnych, czy do jakichś zasilaczy. Czy m, takich specjalizowanych. On się naprawdę świetnie spisuje. E, ja taki układ zbudowałem, zasilałem nim e, źródła wysokonapięciowe źródła prądu. Natomiast okazuje się, że można dokonać jego konwersji na e, zasilacz, który będzie mi zasilał. E, urządzenie do indukcyjnego e, wyżarzania łusek. Nie trwa to co prawda tak spektakularnie krótko jak w fabrycznym urządzeniu. Podejrzewam, że musiałbym tutaj jeszcze nieco popracować zarówno nad samą cewką, nad pojemnością tego absurdalnie wielkiego kondensatora, który tu widzicie. Jakiś przemysłowy e, kloc, e, zaraz tu jest jakiś rok na nim, z 75 roku z jakiegoś wojskowego nadajnika wyjęty, taktycznego na stówę. E, ale takie urządzenie również ma szansę tą rolę spełnić. Zobaczmy jak to się może odbyć. Weźmy sobie, e, weźmy sobie czystą, nieżarzoną łuskę, czyli na przykład tą. E, ja ją sobie złapię w szczypce, dlatego że to się naprawdę robi gorące. I teraz zobaczcie co się stanie. Ja ją tutaj włożę i za chwilę uruchomię ten zasilacz. I zobaczymy co się będzie działo. Tam w tle jest amperomierz, który pokazuje ile prądu DC on mi pobiera z zasilacza. Zobaczymy, czy coś się tam wyświetli. No mamy 5A. Zobaczcie, momentalnie ta łuska w polu tej cewki zaczyna dymić. No dlaczego zaczyna dymić? Dlatego, że pole magnetyczne momentalnie ją rozgrzewa. I zobaczcie, osiągnęliśmy dokładnie ten sam efekt, który osiągnięty został za pomocą płomienia, czyli łuska pokryła się takim leciutkim, błękitno-fioletowym nalotem, czyli została wyżarzona, dodatkowo jeszcze bez, nazwijmy to, Szkodliwego wpływu bezpośredniego działania płomienia, który no nie robi nic dobrego nam również, ponieważ jeżeli będziemy działali na łuskę jego częścią redukującą, no to jeszcze pół biedy, ale część utleniająca płomienia powoduje oczywiście, że, że ten przedmiot, który jest w jego zasięgu może zostać zniszczony i tym sposobem e, dwoma metodami wyżarzyliśmy sobie łuski, czyli metoda Bezpośrednio zobaczcie ta łuska wyżarzona palnikiem, mimo że ja ją nieco przegrzałem. Widzicie, ona jest bardziej wchodzi już w tą barwę taką e, czerwono-, taką ceglasto-pomarańczową. Podczas gdy łuska, którą żarzyłem e, w polu elektromagnetycznym, jest tutaj w tej górnej części niemalże równomiernie taka stalowo-błękitna. I, I to jest dokładnie pożądany efekt. Ona mniej więcej tak powinna wyglądać. E, Także jak widzicie efekt wyżarzania można osiągnąć wieloma metodami. Tak jak wspomniałem wcześniej, takie urządzenie do indukcyjnego wyżarzania można sobie naprawdę zaskakująco, zaskakująco niewielkim kosztem wykonać, ponieważ najdroższą częścią tego urządzenia jest prawdopodobnie ten kondensator, który można jakimś mądrzejszym elementem zastąpić. Ja próbowałem na przykład używać kondensatora ze starej mikrofalówki z umiarkowanym rezultatem, on jest gdzieś ze dwa razy za mały. To urządzenie na nim działało, ale te czasy były zbyt długie. Ja sądzę, że gdybym tą cewkę i przewody doprowadzające nieco starannie wykonał, to wyżarzenie takiej łuski na maksymalnej mocy tego urządzenia nie powinno zająć więcej niż nie wiem, no do 10 sekund, tak? a prawdopodobnie jak, jakby trochę jeszcze je usprawnić to to, to zejście do czasów rzędu naprawdę kilku sekund na łuskę nie powinno być wielkim problemem pod, pod filmem umieszczam link do generatora ZVS czyli do tego urządzenia, którego używam do napędzania tego tej wyżarzarki nazwijmy to sama cewka, w której pracuje łuska to jest tak zwana lica, czyli to jest Ponieważ prąd wysokiej częstotliwości niezbyt chętnie płynie przez grube, jednolite przewodniki. Tam powstaje zjawisko zwane naskórkowością, i on po prostu płynie po powierzchni takiego przewodu. W związku z czym skorzystnie jest e, wykonać taką cewkę z Licy. E, lica to jest po prostu przewód w izolacji, to jest zwykły nawojowy przewód, takim, jak się nawija, nie wiem, transformatory, silniki, jakieś takie historie. Do dostania w jakichś tam sklepach z elektroniką, z częściami elektronicznymi. I on jest złożony wielokrotnie, po czym został przeze mnie skręcony e, za pomocą e, silniczka elektrycznego, który znalazłem w pokoju syna do postaci takiego drutu. I z około 10, to jest 10 plus 10, czyli łącznie 20 zwojów takiego drutu, e, który nawinąłem oczywiście na niczym innym, ponieważ nie miałem, żadnego innego przedmiotu w okolicy nawinołem na 50 BMG zrobiłem taką cewkę. I jak widać jako tak zwany proof of concept, czyli weryfikujemy, czy to w ogóle ma sens, tak, Ja podkreślam. To nie jest urządzenie do produkcyjnego użycia. Jak gdybym miał, miał na nim robić yy, powiedzmy ileś tam musek po kolei to bym się pewnie zarąbał, bo, 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 bo przy tych czasach, tak jak widzieliście, to było ponad 20 sekund, to jest po prostu za długo. E, natomiast yy, jakby potencjał jest i przy usprawnieniu tego urządzenia czego się pewnie podejmę można osiągnąć naprawdę fajne rezultaty także tak wygląda wyżarzenie łusek domowymi metodami, jeżeli urządzenie ulegnie jakimś przeobrażeniom głównie w kierunku po prostu sprawniejszej, szybszej pracy nie omieszkam się Wam o tym pochwalić trzymajcie się, na razie